Kryspina Rogowska, witam Państwa 10 kwietnia i zapraszam na tydzień, w którym powiemy. Pijani pojechali traktorem po alkohol do sklepu. Wypalanie traw to wykroczenie, które może zakończyć się tragicznie, ostrzegają strażacy i policjanci. Mariusz Pawlak opuszcza drużynę PGE GKS-u Bełchatów. Nowy pierwszy trener przy Sportowej. Strefa kibica na Mundial. MCS wystąpił z wnioskiem. Pojechali traktorem po alkohol do sklepu, kiedy wracając ciągnik odmówił współpracy. Pijany właściciel pojazdu poszedł szukać pomocy, a jego dużo młodszy kompan zasnął w kabinie. Obudziły go dopiero służby, które z powodu zakrwawionych rąk próbowały udzielić mu pomocy. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany przez policję i miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 8 kwietnia bieżącego roku około godziny 13 funkcjonariusze zostali poinformowani o śpiącym w ciągniku rolniczym zakrwawionym mężczyźnie. Do zdarzenia doszło w miejscowości Postękalice. Po przybyciu na miejsce okazało się, że załoga karetki pogotowia ratunkowego udziela już pomocy śpiącemu młodemu mężczyźnie, który posiadał niewielkie obrażenia dłoni. Po dobudzeniu od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu, jednakże odmawiał on współpracy, nie chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, w związku z czym została mu pobrana krew do badań. Policjanci ustalili również właściciela ciągnika, który okazał się 41-letni mieszkaniec gminy Bełchatów. Mężczyzna oświadczył, że wraz z młodszym kolegą udali się ciągnikiem rolniczym do sklepu po alkohol, jednakże w drodze powrotnej traktor odmówił im posłuszeństwa, w związku z czym on udał się po pomoc, natomiast młodszy kolega uciął sobie w traktorze drzemkę. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu. Okazało się, że ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie interwencji mężczyźni wzajemnie wskazywali na siebie jako kierujących pojazdem, w związku z czym obaj zostali zatrzymani do wyjaśnienia. W trakcie interwencji okazało się, że 23-letni mieszkaniec gminy Bełchatów posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz ma zasądzoną karę aresztu. Natomiast właściciel ciągnika odpowie za niedopełnienie obowiązku wykonania przeglądu technicznego w wyznaczonym terminie. Nie jest postrzegane jako szkodliwe społecznie, a jednak może być śmiertelnie niebezpieczne. Chodzi o wypalanie traw. Temat powraca cyklicznie, podobnie jak apele służby o zdrowy rozsądek i powstrzymanie się od tego szkodliwego procederu. Tej wiosny strażacy musieli interweniować ponad 60 razy. Najwięcej podpaleń jest na terenie Lubca w gminie Szczerców. To jest problem sezonowy. Początek wiosny, czyli miesiące marzec i kwiecień, to są takie miesiące, gdzie najwięcej jest pożarów traw. No, przeważnie są to jednak podpalenia. Przypomnę tylko, że takie pożary zagrażają zdrowiu i życiu ludzi, zagrażają lasom, zagrażają również uprawom. W ostatnim czasie policja złapała osobę odpowiedzialną za wypalanie traw i ukarała mandatem. Jest to jedyny przypadek, w którym udało się ustalić sprawcę i od razu go rozliczyć za popełnienie wykroczenia. Natomiast takich zdarzeń od początku roku mamy już ponad 20. No, takim ogniskiem zapalnym największym na terenie powiatu bełchatowskiego jest to gmina Szczerców, w okolice miejscowości Lubiec. Tamtych zgłoszeń mamy już ponad 13, łącznie z minionym weekendem. Tych zagrożeń jest dużo. Podjęliśmy próbę współpracy z lokalnym społeczeństwem, natomiast z przykrością musimy stwierdzić, że społeczeństwo nie widzi tutaj żadnej społecznej szkodliwości w tym zachowaniu związanym z podpalaniem traw, a uważają, że to jest jakaś tam skuteczna forma rekultywacji terenu. I to tutaj tkwi problem i widząc tą sytuację podejmiemy próbę wzmożenia działań profilaktycznych skierowanych przede wszystkim w kierunku młodych ludzi, czyli dzieci i młodzieży szkół. Wyjazdy do pożaru angażują środki i ludzi, przypominają strażacy. Zdarza się bowiem, że pozornie niewielki ogień wymyka się spod kontroli i powoduje olbrzymie zagrożenie. Pożar to jest zjawisko dynamiczne. Tak jak mówiłem, zmiana kierunku wiatru może spowodować, że ten ogień zostanie przeniesiony w inne miejsce i odetnie nam drogę ucieczki. Z naszych analiz wynika, że największe zagrożenie powstaje w momencie, kiedy zachodzi słońce. Tych zgłoszeń wtedy mamy najwięcej. Kierujemy tam już patrole policyjne, większą ilość patroli policyjnych, natomiast teren jest trudno dostępny. To są torfowiska, nieużytki i prawdopodobieństwo zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku jest bardzo małe, ponieważ radiowóz widać z dużej odległości, czy nawet jakikolwiek inny pojazd. A mieszkańcy to sprawcy
pochodzą prawdopodobnie ze środowiska lokalnego, tak przypuszczamy. Prowadzimy obserwacje, stosujemy również techniki operacyjne, o których Państwu niestety nie mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że któraś z tych technik przyniesie efekty. Czynności operacyjne też są zakrojone na większą skalę niż zazwyczaj bywa to przy takich zagrożeniach. Wypalanie traw to wykroczenie, za które grożą sankcje. Spowodowanie jakiegokolwiek zagrożenia kwalifikowane jest z artykułu 82 kodeksu wykroczeń, karane karą grzywny od 20 zł do 5 tysięcy, ale również karą aresztu od 5 dni do 30 dni. Natomiast jeżeli powstanie bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia osób lub mienia w wielkich rozmiarach, to kwalifikujemy to jako artykuł 163 kodeksu karnego i tutaj już zagrożenie karne wynosi od roku do 10 lat, a jeżeli nastąpi śmierć lub zagrożenie życia dla wielu osób, od 2 lat do 12 lat. Więc to zagrożenie jest bardzo poważne i przestrzegamy przed takimi zachowaniami nieodpowiedzialnymi. Policja i straż apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku i niewypalanie traw na nieużytkach. Miniony weekend w Salonie Kultury na Boku wystąpił Łukasz Majewski. To znana i ceniona postać świata artystycznych, poetyckich uniesień. Laureat wielu festiwali i przeglądów, bard z duszą na ramieniu i gitarą przy boku. Łukasz Majewski oczarował licznie zebraną widownię zarówno tekstem, w którym ważne są słowa, jak i muzyką. Za oknem widok i spada też ćwierć pod stół, gdzie jest pół i dusza się chwieje na boki. Więc idziesz już czas, rozdzieli znów nas i smutek zagnieżdża się skrycie. Gdyż dzisiaj jest dzień i jutro jest dzień, zaś wczoraj to było życie. Na drogę więc pory nie urań kropelki, bo za nią zatęsknić możemy. Na drogę więc wypij i powiedz mi, bracie, do czego tak ciągle biegniemy? Do czego tak ciągle biegniemy? Mariusz Pawlak nie jest już trenerem PGE GKS-u Bełchatów. Wczoraj po 15 miesiącach pracy władze klubu rozwiązały współpracę ze szkoleniowcem. Kontrakt, który wczoraj rozwiązano ze szkoleniowcem PGE GKS-u Bełchatów we wersji pierwotnej zakładał współpracę z klubem do 30 czerwca 2018 roku. W czasie, w którym Mariusz Pawlak był pierwszym trenerem drużyny brunatni, rozegrali 38 meczów w drugiej lidze, z czego 15 to zwycięstwa, 9 remisy, a 4 to porażki. Mariusz Pawlak przyszedł do klubu w trudnym momencie, kiedy drużynie groził spadek do niższej ligi rozgrywkowej. Mimo że drużyna utrzymała się w drugiej lidze w trakcie tych dwóch sezonów, nie zbliżyła się jednak do czołówki tabeli. PGE GKS Bełchatów ma od dzisiaj nowego pierwszego trenera. Umowę z władzami klubu podpisał Artur Derbin. Artur Derbin to nowa twarz przysportowej. Kontrakt, który podpisał dzisiaj z władzami klubu, obowiązuje do końca sezonu 2018-2019. Artur Derbin ma 41 lat i jego największym osiągnięciem trenerskim jest wprowadzenie Zagłębia Sosnowiec do pierwszej ligi. Ostatnim zespołem, z którym pracował, była Chojniczanka Chojnice. Dzisiaj nowy szkoleniowiec poprowadził pierwszy trening z drużyną brunatnych. Bełchatowianie przygotowują się do spotkania z ŁKS-em Łódź. Sobotni mecz będzie debiutem na ławce trenerskiej PGE GKS nowego szkoleniowca. W sztabie szkoleniowym brunatnych na swoich stanowiskach pozostają Kacper Jędrychowski i Sebastian Łukiewicz. A teraz piłka nożna na tym najwyższym poziomie. Mecze polskiej reprezentacji rozegrane na Mundialu w Rosji najprawdopodobniej będzie można oglądać w bełchatowskiej strefie kibica. Dzisiaj Miejskie Centrum Sportu potwierdziło złożenie stosownego wniosku do Telewizji Polskiej SA oficjalnego nadawcy mistrzostw. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zorganizowane zostaną w dniach 14 czerwca, 15 lipca. Po 12 latach zagra w nich reprezentacja Polski i te mecze, jeśli nadawca nie odrzuci bełchatowskiego wniosku, będzie można obejrzeć w strefie kibica na placu Narutowicza. Reprezentacja Polski, która wystąpi w grupie H, zagra z Senegalem to 19 czerwca o godzinie 17, Kolumbią 24 czerwca o godzinie 20 i Japonią 28 czerwca o godzinie 16. W dzisiejszym Teledniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę spokojnej nocy i zapraszam na najbliższy serwis jutro tradycyjnie o godzinie 20. Do zobaczenia.